I co, nie wymieniły podciętej matki? Nie. Ale masz ładne próchno. A muszka przyniosł. Z czego? Z lipy. To chyba najlepsze, nie? Miękkie, fajne. Ile zaczęło, nie? No, zaczule, zobaczymy i tyle. I to masz takie do zapalania, nie? No, ten taki gazowy. No, cię na 3 ule to nie potrzebujesz sobie. Tutaj masz. Te narzędzie. Pierwszy raz ty próbowane. Tu raczej oblop młode pszczoły. Tutaj paski z kwasem szczawiowym wyniesione przed ul. Nie, patrzę, te paski wyniesione przed ul z kwasem, nie? Szczawiowym. Tu się jakieś pszczoły dobijają, nawet wchodzą i wychodzą. Widziałeś? Aha. Przezroczysta powałka, nie? To jest ta, co ty kupiłeś to. Aha. I co, które lepsze? To jest, co mają więcej dziur, czy te, co mają mało dziur? A jedna. Zakitowały. Czekaj, ci będę dmuchał. U nas teraz te odkurzacze wycofują. Z tym, nie? Bo mają azbest. Czerpno, ostatni ramce jeszcze. I jajek od cholery. Też jajka są? Tutaj są jajka, no. Popatrz, co za cholera, to są, nie przestaną? Ci powiem, że jeszcze je można dobrze karmić, one tutaj mają... Na ostatniej ramce tyle? No. Wiesz, tutaj a tutaj jest... co jest pod karmiarzem, taka gumka? No, że jak włożysz, jak nie miałem wyleczki. Ty takie miałeś, czy... Co? To ty takie miałeś, robiłeś, no, czy ktoś to? Nie, aha. Radko. Tu jak wyleczki miałem, nie? Mhm. Tu mi nie wychodziły. No, no, no. Wsadziłeś lej, rozgięło, wyciągłeś. Co drugą zobaczymy. No. Ale jak tam mają czerw, to jeszcze ci powiem. Nie? Może nie mają, tu może nie będą. Karmienia. Chyba, że tak się przesunęły w jedną stronę. Ojej, tutaj czerwio. Ojej. Larw. Jajka. Co, one nie przestaną czerwić? Jak na ostatniej, nie? No, jak na ostatniej, to ci powiem, nie myślą. To chyba będą jeszcze się rodzić. Nie zdziwiłbym się. Nie, kiedyś mi przyszedł. O tej porze jeszcze się mogą spokojnie wyrodzić. Jak taka pogoda jest. No to jest, no, cholery czerwia. No. Zalały tutaj gdzieś do tego, no, boku. Gdzie mogą, to zaleją. I trzeba jest... więcej dawać chyba, żeby zalewały. Pewnie. No, one mają za mało tego, wiesz, im się wydaje. I nie zalewają tam, gdzie się wykluje larwa, tylko znosi jajka. No powinien mieć za dużo nalane niż za mało. Teraz już możesz lać w nie, także... Do oporu, nie? Pewnie. Teraz ludzie już mają pozakarmiane pszczoły, nie? No i ja a te to jeszcze, kurde... I co, to jeszcze? Tutaj nie, tu już zalana, no, jest. No tu chyba ty załóż, nie? Te pozścinały. No. To te już będą na pewno pozalewane, nie? Nie ma co, no, te już będą pozalewane, no. I co, po ostatnim miodobraniu wkładasz te, tak? Później to zabieram, no. No, no. Zabierasz na zimę? Na zimę zabieram. Bo to już na wiosnę nigdy nie karmię. Zawsze mają. Dobrze, że się przykryli, bo to było na leje pasowało. Aha, bo dziury sobie sam powierciłeś, no, już. O, ładnie latają. No bo co, miałem do koniecki? Inne garaże, nie? No pewnie, że tak. No, uciekaj. Jak masz takie podgarmiaczki, to nie ma sensu to zmieniać. Lepiej dziurkę wywieźć. To może ocieplenie jakieś? No. W tym, co ta słoma jest, tak? Co? W tym słoma jakaś jest? No. Tego, no.
to ten twój, twojej produkcji, nie? No tego ostatniego to tam nie widzimy bacić, bo on żołnierz. Aha, no trafi, nie. A tutaj to ja robiłem to, widzisz? Aha, sam zrobiłeś. No i co, to też dobra, nie? No też jedno z tego. Tylko... Mają odstęp, to tyle wystarczy. Widzisz, pękła, nie? Może nie ruszać, cholera. To może i nie ruszaj. Pewnie. Do końca. Pewnie. Ale zalepiły ładnie ten. No. I baci przykryte, nie? No. Nie pasują mi gdzieś, nie chcą chyba w górze, w górnej części mieć wentylacji i tyle. No, no bo nic, a bo ten ma tą szufladę na dole. Mhm. Może za to. A to ty, nie, a ty masz te spody z innych uli w ogóle, nie? Tu jest, tu ten siuny kiedyś przyniósł. Aha. A czemu go przyniósł? Chciał się pochwalić, jakie ma, nie? Aha. No to zabierę, ja nie mam uli tak. Ale później jak robiłem te ule, mówię, kurde, wykorzystam, pasuje, nie? No. Też ma wielkopolskie? No. Tego? To jest blacha, nie? Mogę postawić na tym? No. A pojęcie którego. To na każdy masz takie ocieplenie? No, nie na każdy. Nie mam, na niektórych tam nie. O, dobra, to jeszcze cukru, a cukru trzeba. No, powiem ci tam, to by nie powiedział, że... Chyba, że tu co innego będzie. No, chyba, że wiesz, jeden ul taki, jeden taki durny. To dobre, wiesz? Pusta, ale... Tak? No ci powiem, tak kurde tylko trochę. No, kurwa ci, tyle już karmi. No, ale to i ja w tym roku tak miałem, te pierwsze... Chyba 200 kilo cukru. A ile do tej podkarmiaczki ci wchodzi? 2,5 litra. No, to też mało. To musiałbyś dzień, albo 2-3 dni pod rząd podkarmić pełną podkarmiaczkę. Hmm. Żeby je tak zalać i dopiero później je karmić tam co któryś dzień. Cięższa? Ale czy czerw, czy nic? No ta zalana, no. Tu nie ma tego. Tego paska możesz wyrzucić? To jest tak. Ile jest tutaj już czasem? Ło, już chyba z 2 miesiące. Ojej, dawno nic nie ten. Nie działa. A nie z tej strony jeszcze. Ja to tutaj nie będę. Ja stanę z tej strony. Przed wrotkiem się nie staje, a ja sobie stanę. Co mi się znajduje? O, kitują, nie? O, tu już jest czerw. Tu już jest czerw i ci nie powiem, że nawet nie widzę jajek w tych, co by się wygryzła, więc może już stopuje trochę. Tutaj już się zakarmi, nie? Mhm. Co, niektóre zgryzają te paski, a niektóre nie, nie? Niektóre tak nie zgryzą. Zobaczymy co, nie? Mhm. No ale będziesz się jeszcze w nie lał, ci powiem. Trochę. Tak w 50% może są zakarmione. Tu już jest. To jest trochę, nie? No, tu już jest ten. Tu już jest larwa, chyba jajka. Wszystko. No pszczoły jest wystarczająco. Jeszcze się wygryzie. Pyłek widzę, noszą na tym. No. Jak to wymierzasz sobie tą tak szparę? Mniej tak mniej więcej, nie? No. Jeśli pójdziemy jednego tam zobaczymy. Mhm. Też ciekawy jest, no co tam to zrobi. To czemu zakryłeś? Bo trzeba mi się poduszka przykleić z pajączkiem wyciągnąć, wiesz? A później wezmę to zabiorę, nie? Jak no, no. Kurde, tu karmię, pajączek wyszedł pszczoły na wierzch. O. A ty karmisz bez maski pewnie, nie? No, bez maski. Idziemy się tam tego. Tu jest to? Młoda matka. A tak co to masz wszystkich roczne, czy co? Różnie. Nie,
wysyłamy. Mhm. Jeszcze ramki, co kupiłem. Ale to też kupujesz bez od tych, nie hoffmanowskie? Nie. Ale mogłem kupić, cholera. Mogłeś kupić te hoffmanowskie. Ta sama i, cena i sobie była. Powoli zmieniać. Ja myślę, że te hoffmanowskie to inna ta. Nie, tylko nacięcie. No tutaj te mają. I ta ostatnia też widzę, jest tak, jeszcze nie zasklepiona, ale leją. Tym już im dużo nie trzeba. Tym już może nie, no. Może za dużo tych ramek zostawimy. Może, bo tutaj nie ma pszczoły, nie? A jest... No. Tylko, że teraz jest ciepło, to też tej pszczoły jest w powietrzu. No, no jest, jest. No, tu już ładnie czerw. Czerw jest. Z tej strony jest, no i te, ten czerw, tu gdzie się wygryza, to już zalały trochę tam. No, to już tutaj dobrze się robi, nie? Oczka, no. Larw też nie widać tak jakoś. Też może się nakarmi niedługo. Jeszcze tą zobaczę. Tak spokojne są. One spokojne są. Zalewanie. Te paski paskudzą, nie? Ramki. No, paskudzą jak cholera. Też robią z tymi, nie? Że robią takie coś, ale taką szmatkę. I kładą takie szmatki na górę. A? Nasączone tym kwasem, no. Aha. A jakby te paski na górę kładł, to one tak chodzą, nie? Kurde, może by działały. Może by działały. Bo... Nie wiadomo. Tylko to wiesz, jak się okaże, że nie będą działać, to wiosną może nie być pszczół. No właśnie. Też prawda. Tam we wszystkich nie masz, nie? Co? Tam we wszystkich nie masz pszczół, nie? Dwa nie ma. Nie ma. Tutaj tego nie ma, tam tutaj zielony nie ma. Aha. No ty to masz i zobacz je na górę. No. Który to? Ten ostatni. Ostatni. Tak latają, ale słabo, nie? No, właśnie. Pojedynczo. Ja to chcę zobaczyć. No wiesz. Pszczoły jest, no. Podkarmiacz to widzę siedzą? Nie. Chodzą. Próbuję. Wczoraj był podkarmiacz. A. Ta ciężka ramka, już zaskakałem z tej strony. Mhm. No. Ja znowu zawsze ramkę sobie gdzieś kładę na bok i dopiero lecę. Tylko, że jak masz... później posuniesz razem. No wszystko. Właśnie, a ty nie, no. Później nie posuniesz. No ale ja bym na swoim miejscu kupował, tylko te hoffmanowskie. Już teraz słuchaj, tyle mam tego. No ale nie, powoli, wiesz. Ojej, ale czerwił. Cała ramka. Też jeszcze zjedzą. Z tej strony to samo. Też jeszcze zjedzą. No, te ładnie wyglądają, bardzo ładnie. I to też ześrutowany. Co? Też ześrutowane paski. No. Widać, że... Mi się wydaje, że im mocniejsze, tym bardziej je śrutują chyba, nie? Tak. Jeszcze to obejrzę. No, o tym... O tym... Woskiem zawaliły gdzieś ta ramka taka krzywa. No. Jeszcze. Ale tu już z jednej strony. No, z tej strony jest zalane. Trochę tylko czerwi się jeszcze wygryzie. No tu też jest trochę czerwi. No, no. Tu nie ma co grzebać, nie? Mhm. Starszy da. Pogoda im się udała na koniec, kurde. Co? Pogoda im się na koniec udała. No. Tutaj też masz do tego zakarmienia? No, wszystkich tak mam. Tak sobie mówię, kurde, bo ja w tamtym roku to wziąłem listewki pozakładałem, wiesz? No. I później te listewki? Później jak te, jak na zimie, to że, bo ja miałem takie te z tych, ze sklejki takie. No. Też przykrycia.
One mi się zdaje, że lepiej są, wiesz, bo wszyscy przechodzą chyba, wiesz? No, no, no. No niby, no lepiej jak jest ten odstęp na górze, nie? Jak dasz listewki, to i już... później dałem te. Te listewki, bo zabierałem, a dałem te płyty, nie? Tam mam mikrofon takie. No i dobrze było. To teraz to, nie będziesz nic po prostu robił, jak nie masz listewek. No, na górę. Teraz tylko pod krajaczkę zabieram. Tylko pod krajaczkę, no. Bo na cholerę to tylko. No pewnie, że. No, no nie musi być. Może nie musi. Więcej powietrza by nie było. Może i tak, no. Ja tak myślę. Że... tak mi się też wydaje. Niektórzy przecież nawet suwają z dwóch stron. A te beleczki, jak były, to w tych ulach pleś na końcu. No. Jak one to jeszcze zawoskują? No. Nie? No. To już w ogóle. To za to, że kitu było, wiesz, bo to kleiło. A teraz tak nie ma tych. To lecimy, nie? A tu jakąś okładzinę dałeś? Aha, to z tego dachu, tak? No, to twoje są to były. Trochę inaczej, widzisz co, jak no. Koła spadnie, czy co? No, od razu widać. Matkę znajdziesz, jak masz zaznaczoną. No. Teraz, kredki to mam, nie? Na drugi rok poznaczymy. Wezmę swoje rękawice. A jeszcze jak wezmę takie rękawice, które są zużyte, już mają tą okładzinę w środku wytartą, to już w ogóle są dobre. One taką okładzinę mają, one są takie grube, gumowe i jeszcze jakby w środku mają jakiś taki materiał, który się niszczy. Kiedyś tam wziąłem takie słamuszka, nie? No. Do tego. No rządziły też. Rządziły, no. Cienka guma taka, nie? O, tym po mnie przykrywałem, widzisz? Aha, no, no, po tym, no. Jak już po podkarmianiu. Gdzie to dać, na zewnątrz czy gdzie? No na zewnątrz. Się wydymi, nie?